Tadeusz Boj, Żeleński, Ernestynka. Druga znów była dziewczynka, a zwała się Ernestynka. Jeden miała smutek wielki, bo ojciec robił serdelki. A przeciwnie za to ona była bardzo wykształcona. Wciąż czytała, co się zmieści, śliczne francuskie powieści. Mówili o niej Bugwico, że jest tylko pół dziewicą. Nie każda jest taka święta, żeby zaraz mieć bliźnięta. Raz ją ojciec przez to złapał, bo jej narzeczony chrapał. Straszny krzyk się zrobił w domu, że tak czynią po kryjomu. Każdy wrzeszczał o czym innym, jak zwykle w domu rodzinnym. Ojciec najgorsze wyrazy powtarzał po kilka razy. Ona płakała cichutko, bo ją przy tym kopnął w udko. A potem jeszcze jej ostro zakazał bawić się z siostrą, że się taka sama świnka zrobi, jak ta Ernestynka. Z książkami też była heca, wszystkie powrzucał do pieca, choć sam nie wiedział dlaczego, co ma jedno do drugiego. W końcu ustały te krzyki, poszedł rano do fabryki. Na co człowiek się naraża, kiedy ojca ma masaża?